Marhaban z tej strony Miko Morci. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku powiem Wam 5 ciekawostek o Ras Al czyli o mieście, w którym będziemy mieszkać. Jest to miasto, które leży pod Dubajem. Pewnie zapytacie mnie, dlaczego powiedziałem właśnie Marhaban, ponieważ znaczy to po arabsku. Cześć. Tak więc, pierwszą ciekawostką jest to, że leży u podnóża gór Al Hajar. Numer 2 jest 6. W 2014 roku miasto to liczyło 115 949 mieszkańców i było szóste pod tym względem miastem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Numer 3. Miasto to leży w Emiracie Ras Al-Chaima. Numer 4. W przeszłości miasto to zwane było również Julfar, pisane przez J na początku. Nazwa Raz al-Chaima oznacza szczyt namiotu. Często zamienne określenie jest akronimem akronin, Ra. R-A-K, city, od angielskiego Ras al khaimah city. Oraz ostatnia ciekawostka, miasto jest podzielone na pięć części. Na al dat Al-Kurm, al-Nahil, al-Mamuro-Mamorach oraz al-Dahit. Więc w dzisiejszym odcinku to by było na tyle, a my się widzimy w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!